Dzień dobry Państwu, jakże się cieszę, że po raz kolejny zdecydowali się Państwo szukać inspiracji o 10 rano. Biurowa telewizja śniadaniowa, codziennie pyszne kanapki. Dziś, proszę Państwa, szczególnie aromatyczne dzięki obecności tej oto efektownej pietruszki, którą już za chwilę posiekam. Myślę, że całość to za dużo. Oderwę więc interesującą mnie część i za pomocą ostrego noża posiekam ją dość drobno. Pietruszka posłuży mi do przygotowania bardzo aromatycznego masła. Masła, które tym razem będzie najważniejszym składnikiem kanapki, a nie tylko niewielkim dodatkiem. Buchnęło zapachem fantastycznej zielonej pietruszki, którą to pietruszkę posiekawszy przekładam do naczynia. Bardzo dużo jej wyszło, ale bardzo się z tego cieszę. Z pewnością znajdzie to masło wielu entuzjastów, bo takie oto zwykłe, niesmakowe nie robi wrażenia już praktycznie na nikim. Na tę ilość pietruszki dam mniej więcej 1/3 kostki. Dam jeszcze sól, sypię szczerze i dużo, sól wzmaga smak, a w tym przypadku kompozycja jest rzeczywiście tego warta. Mili Państwo, jeszcze przez kilka sekund mieszam, starając się precyzyjnie połączyć pietruszkę z masłem i solą i mam wrażenie, że bez większego kłopotu osiągnąłem właśnie tę sytuację. Wezmę więc chleb polski Schulstada, duże kromki, albowiem masło będzie rzeczywiście świetne i z pewnością duże porcje będą mile widziane. Oto ona, mnóstwo zieleni, wygląda trochę jak szpinak, ale szpinakiem zdecydowanie nie jest. Pietruszka, cheddar, masło i sól. Nic więcej nie trzeba dla pełni szczęścia kulinarnego. Do zobaczenia jutro, życzę wszystkim.